Zapraszam na film www.domza150000.pl. Siemanko. Pokażę wam, w jaki sposób się przygotowuję do wyceny budowy, na jakiej podstawie ją robię w ogóle. Gadając z chłopakami, chętnie zrobimy coś nowego w przyszłości, tak więc nazywa się to dom w Sasankach. Bo to nie ma czegoś takiego. Jak do mnie ktoś dzwoni, mówi, zobaczmy ile on tu ma powierzchni. Jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, panie Łukaszu, ile by kosztowało, żeby zrobić wycenę domu, tak? I mówi, że powierzchnia całkowita na przykład 164 m². 164, ale bądźmy na przykładzie mojego projektu. 106 m². 106 metrów niestety nie jest równe innym 106 metrom, tak więc zawsze każdemu powtarzam, nawet jeżeli by to dzwoniła ta sama osoba, która poda się za 10 innych, usłyszy ode mnie to samo, czyli przede wszystkim nie podejmujemy nowych zleceń, bo niestety nie mamy czasu, a kolejna sprawa jest taka, że mówię zawsze, że bez projektu na stole, czyli w takiej formie, mi to z Holandii małżeństwo z Dębna wysłało, z Holandii mi to wysłali, bez takiego projektu na stole wyceny nie robię, bo jest to niemiarodajne i najwyżej co mógłbym zrobić, to się wpieprzyć po prostu, lipę bym mógł zrobić, bo jakbym rzucił cenę teraz po prostu, nie wiem, na przykład 45 000 zł, strzelam totalnie, gdzie to jest, nie ma takiej możliwości, bo to jest dom góra i dół. Ale rzuciłbym taką cenę, podpisałbym umowę, no i byłbym zobowiązany, żeby to później zrobić. No. A tak sobie przede wszystkim wrzucam wszystko w model, bo wrzucam w model i w modelu później mam wszystko, to dokładnie mogę sobie zwymiarować, tak? Bo to są dosyć, powiem szczerze, małe rysunki. Tak więc będzie trzeba się troszeczkę tutaj nakombinować, żeby to w ogóle ten model przenieść tam, ale na spokojnie. Tak więc możemy zacząć od rzutu fundamentów. Dom w Sasankach 4. Zawsze u mnie wygląda to tak samo, czyli zaczynam od tego, że robię, że sobie wrzucam model, tak? Tutaj ława ma 60 akurat, tu jest do osi mamy tu podany wymiar, tu mamy całkowity na zewnątrz muru. Jeszcze do tego nam dojdzie później poszerzenie na ławę fundamentową, ale zróbmy od osi do osi, jest 716 cm. Czyli od tej polecimy, 716 centów. Na tej zasadzie ja to robię, macie teraz okazję zobaczyć dokładnie w jaki sposób. 716 jest od osi do osi, tak? 716 jest od osi do osi. Tak jest. Na zewnątrz zróbmy sobie, będzie mi prościej. 740. Czyli 740. I od razu jak robię takie coś, to robię szacunek dla przyszłych ewentualnych inwestorów. Ile mniej więcej, z bardzo dużą dokładnością, ile pójdzie materiału im na ten stan surowy otwarty, z uwagi na to, że pod warunkiem, że to zostanie zrobione według oczywiście sztuki, tak? Czyli tak jak być powinno. Tu mamy ile? Tu mamy od ośki do ośki, ale tu mamy 130 cm. Jeszcze będziemy mieli tutaj. Ja po takim, no co, ja poświęcę na to popołudnie, wieczór, parę godzin załóżmy nawet, ale ja się nie wpierdzielę wtedy, że powiem złą cenę, tak? Bo tu będzie dużo, to będzie jak, ja już chłopakom mówiłem, chłopaki tego nie widzą, ale ja widzę to normalnie na oko. Tu będzie pracy tyle co przy dwóch naszych domach. Tak szczerze mówiąc. Tu mamy na zewnątrz 1010 cm. 1010. 1010 centów. Tak więc tak to wygląda. To jest duży kawałek tego tortu, który poświęcam na to właśnie. Na takie dobre przygotowanie, czyli zaplanowanie tego wszystkiego, bez względu na to, czy się dogadamy, czy nie. To jest mój koszt, powiedzmy, tak? Gdzie ja tego tak naprawdę nie traktuję jako kosztu, no bo nie. Dla mnie to jest przyjemność takie coś robić, tym bardziej, że mam już to obcykane po swojemu. Pewnie można byłoby to jeszcze szybciej zrobić, ale mi wystarcza ten sposób, który ja robię, czyli na piechotę. I namawiam do tego, żeby w SketchUpie korzystać z wymiarów centymetrowych.
czy też milimetrowych ewentualnie, ale centymetrowych na pewno, bo nie machniecie się później, a na metrowych metrowe zaokrągla niestety, do którejś tam dziesiątej po przecinku i później mogą wyjść fikołki. Teraz to oczywiście będzie ściana fundamentowa, tak? To będzie ściana fundamentowa i tu w środku teraz mamy, sami widzicie jakie to jest małe, tak? To jest bardzo małe. Czyli teraz musimy tą ścianę sobie przenieść tutaj, a ona ma od osi tej ściany ma 321 od osi do osi, czyli również od początku do początku. 321, 321, albo od końca do końca, jak to woli. Ja sobie od razu usuwam te wszystkie, bo później z tego mogę zrobić warstwę, nawet na pewno zrobię. Dobra, to jeszcze tylko tu zostało. Czyli tu mamy 221 cm. Tu jest akurat 25 mur, można zobaczyć w tej chwili tutaj. Ta ściana ma 25, a ta ściana ma 24. Zrobimy na modelu tak jak jest w projekcie, ale najpewniej przy murowaniu ewentualnym tego, czy chyba, że to jest lana ściana, ale z opisu by to musiało wynikać, 221. 221 jest. I tu mamy 221, a tu mamy 224 od początku do, przesunięcie będzie tu, czyli do końca. 224, 224. Czyli to jest 224 stąd do końca, czyli tu mamy mieć 24. Znowu tam ma mieć 25, nie wiem dlaczego. Ale tu się będę zastanawiał nad tym. Zobaczycie jaki będzie efekt tego finalny, tych kresek w tej chwili, bo co to jest? Macie w dwóch wymiarach tak naprawdę na razie. To mogłoby się wydawać, jak się spojrzy na ten dom, że to jest prosta sprawa, tak? Prostokąt, dwuspadowy dach. A to jest bardzo skomplikowany projekt, szczerze mówiąc. Wystarczy sobie spojrzeć na przekrój. Na przekrój budynku. Zobaczcie, to jest kawał domu do zrobienia. On ma nie bez powodu 160 parę metrów kwadratowych, mimo że powierzchnia zabudowy będzie około połowy tego najprawdopodobniej. Czyli powierzchnia całkowita 164 metry kwadratowe, powierzchnia zabudowy, no zobaczcie, 82 metry. No wiadomo sprawa, bo jest góra i dół. I tego nie można policzyć z metrów kwadratowych, czyli każdorazowo ktoś, kto do tego poważnie podchodzi. Ja już też mogę z jakiegoś tam doświadczenia powiedzieć, bo pierwszy dom zaczynaliśmy u Huberta z ceną taką, jaką zaczynaliśmy, ale tak trzeba było, żeby to ruszyło. Żeby ta maszyna ruszyła, tak trzeba było. No ale no co, dobra, to mamy ścianę fundamentową, teraz możemy sobie ją na razie na pewną wysokość podnieść, na przykład podnieśmy ją sobie na metr w sumie, na metr, czyli na 100 cm. Dobra, tu będą dwa trzpienia, już widać, tu będzie chyba klatka schodowa i schody będą, tak mi się teraz tylko na już wydaje. Oczywiście całego teraz nie zrobię z Państwem, bo też na to nie mam całego czasu, robię to wieczorami z deskoku. Dobra, mi to pasuje jako beton, ja u siebie będę wiedział, że to jest beton. Dobra, tu są trzpienie, tam jest jeszcze jeden trzpień, tu, tu i tu, czyli słupy, są cztery w sumie, raz, dwa, trzy, cztery. Te dwa są najprawdopodobniej do klatki schodowej, a nawet na pewno widać tutaj ich przedłużenie, tak? I tu jest klatka schodowa. Bardzo mały rysunek, jestem zaskoczony. Pojadę sobie jutro, to rzucę na kseru, pokażę Wam w jaki sposób ja to robię. Tak już dzisiaj to bardziej, żeby Wam zaprezentować chociaż te fundamenty w jakiś sposób, żeby oszacować ile będzie kosztował sam fundament. Mówię tu o materiałach. Rzecz jasna. Mam nadzieję. Dobra, czyli ławy, tutaj jest ława 60, tu jest 60, tu jest 60, tu jest 60, tu jest 60. Tu jest 60, wszędzie jest 60, tu zobaczcie fundament, charakterystyczna sytuacja dosyć, wychodzi dalej, bo tu będzie takie na zdjęciu widać zadaszenie, widzicie? Tu będzie taka sytuacja. Ciekawy dom, tylko dlatego, że jak mi pani zadzwoniła z tej Holandii powiedzieć jaki projekt, zobaczyłem sobie na necie jak wygląda, to tak uczciwie mówiąc tylko dlatego zadzwoniłem i powiedziałem, żeby wysłali, no bo będzie to coś ciekawego. Dla mnie również, ale przede wszystkim dla chłopaków, bo widzę potencjał w Wiktorze, naprawdę widzę w nim potencjał i chciałbym, żeby on coś
Nawet jakby miało się okazać, że on pójdzie za jakiś czas na swoje, co wysoce prawdopodobne, że to nastąpi, jeżeli logistycznie ogarnie to prowadzenie działalności, tego mu życzę, no bo będzie wtedy dużo więcej pieniędzy zarabiał, ale chciałbym, żeby on też, chciałbym go zobaczyć w akcji też na czymś skomplikowanym, bo to będzie w porównaniu do mojego projektu, to będzie sytuacja naprawdę skomplikowana. Tu jeszcze jest. Tu jest 174. 174 cm i tu ma 28. Tu pewnie będzie wentylacja szła jakoś. A jak? Nie, tu będzie szedł komin. Tu będzie kominek. A tu będzie szedł dymowy. Ale tu będzie do kotła gazowego prawdopodobnie. No bo tu jeszcze koło tego jest jeszcze tutaj. Czyli 174 centy. 174. Okej, i tu ma ile? 29 odchodzi i ma 28. 29 i tu ma 28. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Czy to jest również murowane, tak jak sama ściana, ale żeby też odróżniało się, żebym ja wiedział, o co kaman. Dobra, i teraz możemy zrobić już zarys samą ławę fundamentową teraz możemy zrobić i zobaczycie, że kilkoma kliknięciami będę dokładnie wiedział, ile pójdzie materiału na tą robotę, ile piasku zasypowego. Ja to właśnie robimy w taki sposób zawsze i to się sprawdza. Dobra, teraz by się przydało tu jakoś wybrnąć z sytuacji. Zaraz, jak ściana ma 24, mamy 60, czyli mamy 36. 36 po 18 centów mamy do dyspozycji tutaj jeszcze. I tu ta sama sytuacja po 18. Tu mnie interesuje. 18, tak? Jest 187, jest. Jest 18. Tak, tak jest. Cyk, dobra. Jeszcze od wewnątrz to samo musimy zrobić, żeby nam się zaraz nie pokiełbasił budynek. Dobra, od wewnątrz będzie też dosyć proste, bo wszędzie mamy takie same ściany, czyli 18, tak? Tu również. Ostatni wymiar używany, ręcznie wpisywany, pamięta. No i jeszcze tu. I to jest według mnie oczywiście, tak? To jest wykorzystanie chyba jednak w dalszym ciągu nowoczesnej techniki do ułatwiania sobie tej pracy. A wiecie, że ja lubię sobie ułatwiać i myślę, że na przestrzeni tych 3 lat doskonale to widać, że tak jest. Tu jest też koło tego. Tu jest większe. Ten fundament tu jest większy. Dobra, skupmy się pierw, albo właściwie jak tu jestem, mogę się na tym skupić. Czyli tutaj, tu znowu jest też poszerzone, ale o piąteczkę tylko. Tu na przykład. Jest tylko o 5 cm poszerzenie. Piąteczka, cyk. Piąteczka. Piąteczka, cyk, cyk. O, tu będę miał na gotowca. Tu będę miał na gotowca, to sobie zrobię od razu gotowce tutaj. Cyk, 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 cyk. Tu coś jest do kasacji, tu jest do kasacji łącznik francuski. Ale cukier mi spada, chyba trzeba kolę pierdzielnąć. Tu jest w porządku, tu jest w porządku, tu jeszcze.
Cyk. Tu. Cyk. Tu też. No jest to pracochłonne, ale widzicie, to idzie. Jak się już ma wprawę taką, sam się nauczyłem SketchUpa. Mam oryginalnego wersję anglojęzyczną, bo był tańszy po prostu. Przy komercyjnym rozwiązaniu to był parę ładnych stów tańszy. A nie przeszkadza to w niczym, absolutnie. Dobra. Tu teraz się skupmy. Zawsze staram się układać rysunek tak samo jak na budowie, dokumentację. I chłopaków też tego uczyłem. Starałem się uczyć, żeby patrzyli na to tak, jak jest rzeczywiście. Tu jest poszerzenie małe. Tu jest poszerzenie jakie? Zaraz do tego dojdziemy. 60 idzie tu. Stopa fundamentowa 140, jeżeli... Trzeba czytać też opis dokładnie na projekcie. Zobaczcie tutaj. Tu nie ma z wymiarów podanych. Są tylko te ściany fundamentowe i ten słup, i ten słup. Natomiast jest tutaj podane stopa fundamentowa 140 na 140 na 40 cm, czyli gruba na 40, tak? Wysoka na 40. To jest ściana fundamentowa schodów. Ok, czyli tą stopę zrobimy. 140 na 140 i tu się ona zaczyna piątka. Jeżeli się tu zaczyna piąteczka. Piąteczka, a tu jest 140 na 140 w kwadracie. I czy... Aha, dobra, spoko. To zobaczcie, to jest kwestia taka. Ona jest po to zrobiona, ta stopa fundamentowa, ta duża, pod ten komin i pod, ona jest w osi tego, można, nie wiem, chyba linijki tu się nie dorobiłem jeszcze, ale to widać ewidentnie. To widać będzie na tym. Zobaczcie, jak zrobimy przekątną, widzicie, przekątna tej stopy to jest środek tego słupa. Dla mnie to jest oczywiste, logiczne, ale to nawet było widać, że tak jest. Czyli 100... Zróbmy tak, 140 na 140, 140 na 140 i sobie zróbmy przekątną. Dobra, zróbmy sobie teraz, zaznaczmy sobie to, ale sobie zróbmy teraz przekątną tego słupa na dole, od spodu. Tu mamy ten słup, nas interesuje. Jak sobie to przeniesiemy w ten sposób, to bez absolutnie żadnej kombinacji będziemy wiedzieli, że jest tam, gdzie ma stać. Bez najmniejszej kombinacji. I tak zostaje. Cyk, 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 cyk. I mamy. I teraz ile ma ława fundamentowa? Jest już tam dwie stopy. 40 cm jest grubość tego. Tu zresztą na przekroju nie jest rozpisane akurat, ale 40 ma, bo wynika z tego, co wcześniej było mówione. Więc na pewno ma 40. No i pewnie zdychę chudziaka. Ale to będziemy później do tego dążyć. Na tym przykładzie Wam pokażę taki, w takich materiałach, że na przykład w poniedziałki materiały to właśnie. Jeżeli będzie chęć i zainteresowanie, to mogę takie coś Wam zaprezentować, czy też prezentować. Dobra, i teraz tak. 40 centów. Dobra. Ale te wewnętrzne musimy im pomóc trochę teraz. Coś się popierdzieliło. Tu trzeba zamknąć. To jest niezamknięte. Nic się nie nagrało. Kurwa mać. Powiem Wam, że gadam. Minęło 20 parę minut, a nagrało się 12 minut materiału. Nie wiem w tym momencie nawet, na którym został skończony, bo musiałbym kamerę ściągać, kopiować to i kombinować. No niemniej jednak tu mogę Wam pokazać teraz jeszcze, jak wygląda to, w jaki sposób ten materiał później do Was trafia. No, przesiedliśmy się na kolejną kamerę, tak więc Wam zaprezentuję, jak to wygląda. Czyli zobaczcie, tego GoPro nawet tu macie okazję zobaczyć. Ona się już wyłączyła dobre 20-30 sekund temu.
jest zawieszona w tym momencie. Ona jest zawieszona, zaraz będzie pikawka, że się zapisało, ale często gęsto ten materiał właśnie jest urwany. Tak więc zastanawiam się, co począć, bo miała dobry mikrofon, naprawdę jest dobry mikrofon w siódemce. W porównaniu do szóstki, do piątek jest bardzo dobry mikrofon. Stabilizacja jest trochę lepsza, ale jest ok. No i teraz zobaczcie, muszę poczekać, nie mogę w tym momencie, jak ona jeszcze chodzi, jak ja wyciągnę baterię, no to materiału zapisanego nie mam na 100%. Będzie on zerwany, będzie zmarnowany. Zawsze muszę poczekać, aż piknie. Zaraz zobaczymy. Tu się pojawia kolejny kontrolka. Na wyświetlaczu się pojawia trybik, czyli coś dalej myśli mieli. Gdzie mam karty szybkie? Zawsze ich używam od początku. Kupiłem nowe karty, bo one się jednak, karty się zużywają po jakimś czasie. Zobaczcie tu. Miał dzisiaj być dla Was nowy materiał z 360 składa, ale dzisiaj na kładach niestety nie polataliśmy, bo czekaliśmy intensywnie na zmianę pogody, ale niestety się nie doczekaliśmy. Jeszcze słyszycie, że jeszcze się nie wyłączyła. Może się tak zdać, że ona się już w ogóle nie wyłączy. I będę znowu od nowa musiał nagrać kawałek tego materiału. Ale to zobaczymy. No i teraz co? Vegas. Dobra, i teraz tak, bym potrzebował tu wrzucić. Nie mam przygotowanych plików takich pojedynczych klatek, ale zaraz znajdziemy. Tylko jak to było? Gdzie to było teraz? Czyli czołówka, którą wrzucam, tą starą czołówkę. Ten dalej myśli. Zaraz mu pomogę przestać myśleć. Dobra, to było tu. Muszę sobie z tego starego filmu wyciąć. Zapraszam na film www.domza150000.pl. Dobra, cyk. Tu poszło, tu idzie od tego miejsca. Dobra, i to będzie szło na koniec, czyli zamknięcie filmu. Początek już jest. Tu. Dobra, zobaczmy, co z tym się dzieje, no bo ja czekać nie mogę, niestety. Dobra, kończ pan wstydu oszczędź. Chyba do rozstrzelania pójdzie jednak. Zobaczymy, co się zachowało. Jak on takie krótkie materiały, to nie odpalam tamtego kompa nawet. Oj, oj, oj. Dobra, to poszło. Tu jest kontynuacja, tak. 4, 6, 7, 7, 7, 5, czyli tu jest druga część drugiego kawałka. To jest to, czyli 4-6 powinien być tu chyba nagrany ten po akcji. O, ale chyba kurwa jakaś poszła. Nic się nie nagrało, kurwa mat. No poszło, ale tego wam już nie wrzucę. A tu jest ten na koniec, co nagrałem. Widzicie? Wisi. Macie okazję zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczcie. Teraz jeszcze jak wygląda to, w jaki sposób ten materiał później do Was trafia. Jest to, co nagrałem w tej chwili, jak zawieszona. Z tej góry będziecie widzieli, co mam teraz na głowie, czyli teraz sobie przenosimy te przejście, które jest, ja robię je jednosekundowe. Widziałem, że nie wszystkim się podoba, ale mi się podoba. Czyli nachodzi na siebie jedną sekundę. W tym momencie właśnie i będzie to wyglądało tak. Czyli tu mamy 24. Te przejście. No tam mamy 25 w 3, 2, 1, poszło. Na razie.
O to przejście mi chodziło. Ono powstaje w taki sposób, czyli tu mam 176, to z tą kurwą pójdzie. Co mi tam? Czy wiecie, że nie mówię tego po złości, nie? Bo kurwa, to trzeba umieć też powiedzieć słowo, tak szczerze mówiąc. A ja wiem, że z moich ust one fajnie nawet brzmi. Zależy jakie, bo jeszcze może być zdenerwowane, to wtedy brzmi tak, no. O, i zaraz wam pokażę. Czyli jeżeli jest materiał wycięty i to widzę, no to wycinam go w taki sposób. Nie wiem w tym momencie nawet na którym został skończony, bo musiałbym kamerę ściągać, kopiować. To o czym mówiłem. Niemniej jednak tu mogę wam pokazać. Teraz jeszcze jak wygląda to, w jaki sposób ten materiał później do was trafi. O, czyli i w tym momencie jest obraz zatrzymany, tak więc bezsensowne, żebym ja go wam wrzucał, żebyście oglądali milczący obraz. I tu jest końcówka 175, która miała być wrzucona po tej 175, czyli tu jest 175, zresztą tu jest nazwane i to jest również 175 nazwa pliku, ale z dwójką wcześniej, czyli to znaczy to, że ten materiał jest, że GoPro go podzieliło na dwa celowo i bardzo dobrze, że tak robi, bo nagrywa materiały, nie wiem czy tak w automacie jest ustawione, czy tak u mnie, w automacie tak jest ustawione, po 12 minut materiały nagrywa i co 12 minut nagrywa nową część. Czyli ten już nie zachodzi na to jedną sekundą, bo wtedy byłoby przejście, on trwał ciągiem ten materiał, zobaczcie. Mimo, że jest łączony z dwóch klatek, bez cięcia, bo to jest druga część tego materiału według GoPro i tak zostaje. Tu natomiast jak jest coś nowego, no to wtedy tutaj będzie to przejście. Nic się nie nagrało, kurwa ma. No tak. Powiem wam, że... Dobra, i teraz mam kamerę założoną na głowie. Teraz zrobię manewr taki, że ściągnę kamerę z głowy i wrzucę resztę tego materiału, który się nagrywa i na koniec przeniosę tylko ten wycięty z... No, dziękuję za obejrzenie materiału. Dobra, leć pan. Dobra, ściągam materiał z głowy i rzucamy. I będziecie mieli pierwszy raz chyba w moim prezentowaniu, jak to wyglądało. Dziękuję za uwagę i my startujemy jutro z deską czołową, jeżeli nie będzie padał deszcz. Jeżeli natomiast padał deszcz będzie, to lecimy z kominami na myśli burzyce. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.